Witajcie. Część druga. Czołem szyi. Czołem maszynosfera. Spotkanie z overlockami. Ponowne. Te same modele przed nami, co ostatnio. Zanim przejdziemy do części drugiej, czyli kolejnych przykładów, jak wyregulować te diabły, żeby chodziły sprawnie i ładnie i żeby szyły pięknie. Przypomnijmy tylko tym, którzy nie widzieli części pierwszej. Pamiętajcie, założenie jest takie, że maszyna jest czysta, wypolerowana, że nie ma żadnych ścinek w talerzykach naprężacza i że nawleczona jest poprawnie. Mało tego, że włożone są właściwe igły. Kto chce wiedzieć więcej o tym też, jak regulować dzięki tym pokrętłom sobie ściek, zachęcam, żeby odpalił sobie odcinek numer 1. Natomiast podczas tego spotkania skupimy się na regulacji dzięki jeszcze dwóm parametrom. Jedna zmienna, którą możemy ustawić, to jest ustawienie noża obcinającego. W tym modelu Elny 664 Pro ta regulacja jest tutaj po stronie lewej. I też mamy tutaj wgląd, gdzie jest ten nóż i jak jest ustawiony, co jest dość sprytnym, fajnym rozwiązaniem. Drugie pokrętło, którym się zajmiemy w dalszej części, będzie to pokrętło dyferencjału. To jest szczególnie interesujące. Zostawiamy sobie ten smakołyk na koniec, a tymczasem przechodzimy do regulacji związanej z nożem. Jest ona niejako bezpośrednio związana też z naprężeniami, ale zanim cokolwiek więcej powiem, pozwolę sobie przeszyć na tych ustawieniach, które tutaj przygotowałem. Stopka opuszczona i jedziemy. Okej, i wiecie co, i zanim cokolwiek opiszemy, ja pozwolę sobie jeszcze na jedną regulację, tym razem pojedziemy w drugą stronę, podnoszę stopkę, ponownie, proszę bardzo, materiał już na swoim miejscu i szyjemy z takimi ustawieniami. No i mamy. Który to był? Ten był numer 1. Mamy nadzieję, że będzie to dobrze widać, ponieważ tu jest potrzebne dość konkretne zbliżenie. Kochani, zwróćcie uwagę, co się stało. Ten ściek wygląda super. Te ustawienia uznane już na ostatnim odcinku jako idealne nie zostały zmienione. Są ustawione dobrze, natomiast co się stało? Stało się to, że nitki od dolnego górnego chwytacza, czyli przypominam, ta żółciutka i ta zielona, one odstają od tego materiału. Nie jest to efekt fajny. Mamy nadzieję, że to widać. Jest jakiś dobry milimetr, dwa przerwy między zakończeniem materiału a tą pętlą, która się tutaj związała. Poproszę teraz na tą stronę. Przy drugim ustawieniu noża obcinającego tutaj mamy efekt odwrotny, a mianowicie nie ma wcale przerwy, tylko materiał jest na tyle napięty, a nawet zrolowany, że tu nam się już wybrzusza i tworzy się nam górka. To nie jest fajny efekt, to jest takie zgrubienie, które towarzyszy po prostu rolowaniu materiału, czyli coś z tym naprężeniem też jest nie tak. No i teraz na pierwszy rzut, co bym mógł powiedzieć? Regulujcie naprężenia, bo są źle dobrane, tak? Tutaj nitka wisi, więc zwiększcie naprężenia, tutaj nitka jest za mocno naprężona, ściąga materiał, a więc troszeczkę odpuśćcie naprężenia. No ale jeden i drugi ściek przeszedłem na tych samych ustawieniach naprężania. Co za tym idzie? Nie tylko talerzyki naprężacza, ale też nóż obcinający. Tutaj po prostu zostało obcięte za dużo materiału i została nam pętla z tych nici wisząca. Czy moglibyśmy zrobić korektę naprężeniami nici? Pewnie tak, ale numer jeden, na który powinniśmy spojrzeć, to są ustawienia noża. Tutaj zostało obcięte za dużo materiału, a tu po prostu za mało. Krótko mówiąc, mamy możliwość ustawienia noża obcinającego, jego szerokości. Ja otworzę tutaj, będę kręcił sobie kółeczkiem i proszę tutaj zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Ja teraz z powrotem wracam. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nóż obcinający, który po prostu się teraz przybliża z powrotem do płytki ściegowej. No i znowu, nie bez przyczyny znajduje się tutaj literka N na tym wyświetlaczu N. Tutaj możemy sobie to potraktować i rozwinąć jako normal, czyli ustawienie wyjściowe, początkowe, tak zwane normalne, którym powinniśmy się zasugerować na starcie. Ustawiłem teraz na normal, wkładam jeszcze raz ten materiał i zwróćcie uwagę, co się stanie teraz. Przeszywamy. Przypominamy, że żadna z tych trzech przeszyć nie wymagało, ale też nie robiłem tutaj korekty, jeśli chodzi o ustawienia
o ustawienia talerzyków naprężaczy. No i proszę bardzo, tutaj przy ustawieniu na normal, jeszcze raz zwróćmy uwagę, czy to jest faktycznie tak, ustawienie na normal, wygląda to dużo lepiej, aczkolwiek jeszcze delikatna pętelka jest, tak jakby troszeczkę za dużo materiału, jeszcze zostało obciętego. Możemy zatem teraz dokonać delikatnej korekty, troszeczkę odsunąć nóż i spróbować jeszcze raz. Już jak mamy to zrobić porządnie, to zróbmy to porządnie. Spróbujemy na takim ustawieniu. Niezależnie od efektu, to będzie już ostatnie przeszycie. No jest zdecydowanie lepiej. Odłożę tutaj, żeby nie ruszać. Jest zdecydowanie lepiej. Ta nitka już się tutaj bardziej obkłada. Jeżeli dla kogoś ten efekt jest niesatysfakcjonujący, może jeszcze podkręcić sobie tutaj na tym pokrętle i spróbować raz jeszcze. Co za tym idzie, taka krótka puenta. Nie tylko talerzyki naprężacze, ale też nóż obcinający. Pamiętajcie, że zasadniczo możecie kombinować z oboma ustawieniami naraz, czyli troszeczkę zmniejszyć nóż, troszeczkę zwiększyć naprężenia albo odwrotnie. To jest maszyna, która daje okrutnie dużo możliwości i kombinacji tych właśnie ustawień i być może to sprawia też Wam problemy, ale nie bójmy się tego, używajmy i tych pokręteł, i tego noża, żeby wyregulować tutaj widok tego ściegu. Przypominam, od lewej strony, czyli tutaj też dla tych, którzy bardzo się skupiają, żeby również na lewej to wyglądało idealnie, dla mnie tak by zupełnie mogło zostać. Tyle jeżeli chodzi o nóż obcinający. Skupiamy się teraz na pokrętle dyferencjału, bo to jest coś, co wyróżnia w ogóle te maszyny od zwykłych wieloczynnościowych maszyn do szycia. Co to jest dyferencjał? O tym już filmik mamy na naszym kanale, można zerknąć w skrócie, tylko powiem tyle, że od ustawień tego pokrętła zależy, z jaką prędkością poruszają się tutaj ząbki w naszym overlocku. One są podzielone na dwa rzędy. Zasadniczo przy ustawieniu takim 1-0, które tutaj widzimy na pokrętle, one działają równo. Jeżeli robimy odstępstwa w jedną bądź drugą stronę, przyspieszamy bądź opóźniamy te ząbki dolne tutaj transportera. Co za tym idzie, materiał jest wolniej lub szybciej podawany w zależności od tego, co właśnie, czego wymaga sytuacja. Żeby już też wszystkiego nie przedłużać i nie przeszywać, przygotowałem tutaj dwie takie skrajności, z czym możecie się spotkać, takie efekty, których nie chcemy uzyskać. Super, że mamy tutaj matę, ponieważ będzie widać też linię prostą. Ja też postaram się rozłożyć ten materiał. Zwróćcie uwagę, co się stało. Ten materiał został po prostu naciągnięty. Nijak nie jest prosto przeszyty. Widać, że nam się tutaj wybrzuszył. Krótko mówiąc, materiał nam się rozciągnął. Co to znaczy? On spod stopki był wyjęty w ten sposób. I teraz się rozciągnął. Co to znaczy? To znaczy, że te dolne ząbki, o których przed chwilą wspomniałem, za wolno podawały materiał. Za wolno oznacza, że po prostu góra szybko uciekała, dół nie nadążał i powstało takie rozciągnięcie. Nie jest trudno rozciągnąć coś takiego, a więc tu musimy zachować bardzo dużą nie tyle ostrożność, to po prostu czujność i bawić się tym pokrętłem. Odwrotny, przeciwny efekt mamy do dyspozycji tutaj. Zwróćcie proszę uwagę na ten kawałek materiału. Ewidentnie pościągane, wręcz malutkie falbanki się porobiły, a to dlatego, że może odwróćmy tak jak poprzednio, że tak był wyciągnięty spod stopki, że po prostu dolny rząd ząbków szybciej podawał ten materiał niż ten górny je odbierał. Doszło do zmarszczenia, w taki sposób został ten ścieg przeszyty. No i efekt co najmniej niesatysfakcjonujący, bo niekoniecznie już to da się rozprasować. Prawie na pewno się już nie da. A więc musimy coś pokręcić, poregulować. No i co możemy pokręcić? Przede wszystkim spróbować, jak zaleca producent, najpierw na tym ustawieniu 1-0, czyli przy równych ruchach dolnych i górnych ząbków. Spróbujemy przeszyć ten wredny materiał rozciągliwy właśnie na takich ustawieniach. Zwróćcie uwagę na cięcie. Ja tutaj nie będę próbował i nie będę czarował, ponieważ bardzo ciężko jest przeszyć bez tego nacięcia. Już to próbowałem zrobić, tak więc nacięcie. Dzięki temu materiał wchodzi głębiej pod stopkę, głębiej na nóż i spróbujemy zobaczyć na ustawieniu 1-0 i z normalnym ustawieniem. Tu jeszcze proszę Cię na momencie i zerknij tu. I z normalnym ustawieniem regulacji docisku stopki. Szyjemy. O tej regulacji troszeczkę więcej za chwilę. Szyjemy. Oczywiście się na przesuwał. Troszeczkę. Jeszcze kawałek. Co wyszło? D.
delikatnie rozciągnięty. Delikatnie rozciągnięty, czyli widać, że tutaj korekta jest jeszcze konieczna. To jest materiał, którego przy tym równym ustawieniu na 1,0 nie damy rady po prostu przeszyć. Musimy się bawić pokrętłem dyferencjału. No i jeszcze raz, i niech to stanowi takie podsumowanie, co w takim przypadku. W takim przypadku oczywiście materiał został rozciągnięty. Musielibyśmy przyspieszyć troszeczkę dolne ząbki, czyli zwiększyć tutaj tą wartość. Powiedzmy sobie, zwiększę ją do takiej wartości 1,5. Sięgam nożyczki, nacinamy jeszcze jeden kawałek i szybciutko zobaczymy, czy taka korekta pomogła. Ponownie będzie to ostatnie przeszycie. Jeśli będzie to wymagało dalszej korekty, to już wiecie, jak to robić, bo nie da się ukryć, że takie dobieranie właściwych ustawień w overlocku to jest po prostu metoda prób i błędów. Nie ma jedynego słusznego ustawienia. Spróbujmy na ustawienie dyferencjału nieco zmienione. W międzyczasie wspomniałem już o pokrętle regulacji docisku stoki. Nie każdy overlock ma taką regulację, ale jeżeli macie problem z transportem, ten materiał zostaje pod stoką, możecie też tą regulację odpuścić gdzieś. No proszę bardzo. No, powiedzmy sobie tak, no są jakieś tutaj błędy wynikające z tego, że dość niedokładnie prowadziłem materiał, ale zasadniczo efekt jest taki, jaki chciałem uzyskać, czyli materiał podatny na rozciąganie, co widzieliśmy przed chwilą. Spacyfikowałem go właśnie za pomocą tego pokrętła dyferencjału. Tutaj w przypadku tego materiału 1,5 okazało się, wartość 1,5 okazało się wartością niemal idealną. No i to jest tutaj już powód do radości, bo okazuje się, że nawet taka straszna dzianina nie musi być tak straszna i możemy sobie z nią poradzić. Jak sobie poradzić? Albo za pośrednictwem talerzyków naprężacza, noża, albo za pośrednictwem pokrętła dyferencjału, które stanowczo przyda się najczęściej przy takich elastycznych, rozciągliwych materiałach. Słowo podsumowania. Chyba zawsze staram się filmiki z overlockami zakończyć hasłem: nie bójcie się tych maszyn, bo to one są wredne trochę i to nie jest nigdy miłość od pierwszego wejrzenia, ale jeżeli dokładnie będziecie wiedzieć, na czym polega błąd, niekoniecznie wasz, po prostu błąd ustawień, jak go skorygować, którym pokrętłem ruszyć, co ustawić, gdzie szukać przyczyny, te overlocki naprawdę przestaną mieć dla was tajemnicę, a praca na nich będzie niesamowitą przyjemnością, bo efekty są piorunujące, maszyny są szybkie, sprawne, mocne. Niech to stanowi tutaj zakończenie tego filmiku. Tyle o regulacji, nie tyle naprężeń overlocka, co o efektach błędnych przeszyć i błędnie dobranych ustawień. Krótko mówiąc, jak wyregulować overlocka? Część druga za nami. Dziękuję ślicznie za uwagę. Następne filmiki niebawem. Pozdrawiamy gorąco shape.pl. Pozdrawiamy maszynosferę. Zapraszamy na nasze kanały, również na YouTubie.